Tomasz Karauda, lekarz Kliniki Pulmonologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Dzień dobry, dzień dobry. O, witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, pani jak ja się cieszę, że w końcu. Bo... O tak, osobiście cały czas bardzo. Na, no tak, online. Zawsze online, zawsze te. Jedna z twarzy, mówię, ekspertów z czasów COVID-u, gdzie chyba ani razu się nie spotkaliśmy na żywo, bo tak. Zawsze są te obostrzenia. No to wielka przyjemność. I gratulacje, bo wczoraj jest pan jeszcze lekarzem chorób wewnętrznych, słyszałem. Tak, więc... obroniłem egzamin specjalizacyjny, więc jestem świeżo po jeszcze trochę gardło zdarte, bo tyle krzyku, tyle i, radości krzyku było. I radości było. To jest 10 miesięcy kucia. No, ktoś, kto skończył specjalizację, to wie, jak obszerny jest ten materiał, jak wiele... A, tu jeszcze okienko tak, przymknę, tak, tak. Żeby nam nie wiało. Bardzo obszerny jest to materiał i z jakimi wyzwaniami się wiąże, a internistów w Polsce brakuje, bo to jest taki trochę lekarz trochę od wszystkiego, co dotyczy oczywiście nie chirurgii, tylko chorób wewnętrznych, i on pracuje interdyscyplinarnie, więc w wielu szpitalach łączy różne dziedziny i czasami, jeżeli pacjent jest trochę, powiem kolokwialnie, rozjechany w wielu obszarach, to znaczy nie domaga w różnych aspektach, tak, czy krążeniowo-pulmonologicznych, czy diabetologicznych, to wzywają. Ciężko to pozbierać potem. Tak, no to wzywajcie internistę, żeby to poukładał. Dzwonimy do pana wtedy, wszystko jasne. No i teraz czas na pulmonologię. No dobrze, ale chciałam, żebyśmy porozmawiali trochę o COVID-zie, bo on wygasł w dniu wybuchu wojny, przestał istnieć, nie ma. Nie ma COVID-u, nie ma tematu. Ale z drugiej strony, wy jesteście lekarzami, dokładnie wiecie, jak jest, że wirus, on się nie cofa. Nie. To nie ma takiego. To jest jakieś ludzkie, takie normalne, że jak wybucha wojna, zwłaszcza po dwóch latach pandemii, no to już ludzie mają przesyt tego i nagle pojawia się coś, co jest no jeszcze w takim barbarzyńskim obrazie, jak te, które z Buczy oglądaliśmy. To jest coś strasznego, więc naturalnym dla mnie jest, że ta uwaga kieruje się w drugą stronę, ale jednocześnie zapomnieliśmy o wszystkich ryzykach i konsekwencjach związanych z COVID-19. Bo pamiętajmy, myśmy stracili ponad 100 tysięcy ludzi, więc to jest inny rodzaj wojny, to jest wojna taka bardziej epidemiologiczna, tocząca się w szpitalach, no nie jest wywołana przez barbarzyńskie posunięcia polityczne i tak dalej, ale co nie zmienia faktu, że tych ludzi nie ma, myśmy ich stracili i niestety byliśmy w czołówce. Ale jest też mnóstwo ludzi chorych, którzy chorowali na COVID i w tej chwili nie mogą się uporać z tym wszystkim, co ten COVID zostawił w ich organizmach, czyli bardzo często pewnego rodzaju spustoszenie, dodatkowe choroby, o których wcześniej nie mieli pojęcia, które wcześniej im nie dolegały. I mówię o tym dlatego, że rząd zmienił podejście do rehabilitacji po-covidowej. Tak, słyszeliśmy i przyjęliśmy te informacje ze smutkiem i to właśnie z dnia na dzień. 4 kwietnia powstał pomysł i natychmiast 4 kwietnia kończymy skierowania. I to, co mnie strasznie boli w tej polityce i komunikacji, że tutaj nikt z nikim niczego nie konsultuje. Jest jak decyzja odgórna. Kończymy z rehabilitacjami. A pamiętajmy, że od początku tego roku z tej rehabilitacji skorzystało 24 tysiące ludzi. To jest ogrom ludzi, którzy nagle mówimy, nie będzie dla nich rehabilitacji, to znaczy covidowej rehabilitacji. Tak, covidowej. Bo wciąż można prowadzić na te rehabilitacje, które znamy, które od lat prowadzi, tylko że to jest, tam jest pula ogólna tak zwana, ludzi z różnymi schorzeniami, no w moim zakresie, z zakresu chorób płuc, czy z ciężką astmą, czy z POHP, czy z chorobami śródmięszowymi, więc tam jest mnóstwo ludzi, ale z COVID-19 korzystało jeszcze z tej rehabilitacji, no tak jak mówiłem, ponad 20 tysięcy ludzi i oni, było ich tak dużo, jeszcze wciąż jest, że oni mieli terminy wyznaczone, mimo że teraz jakby skończyli, wyszli, obronili życie, to mieli dopiero na sierpień bądź wrzesień. A ministerstwo powiedziało, no kto do czerwca się nie wyrobi, no to już przykro mi. Nie będzie się leczył. Jak masz termin na sierpień bądź wrzesień, to nie podlegasz rehabilitacji i trafiasz do tej puli ogólnej. A tam oczekiwanie jest nawet i pół roku, rok. Więc, bo to jest... Szukanie oszczędności, bo rehabilitacja... To jest szukanie oszczędności, ja to wszystko rozumiem. Tak. Tylko ci ludzie, którzy się nie rehabilitują, za chwilę wrócą do lekarzy
różnych specjalizacji w zależności od tego, co im dolega. Ja nie wiem, czy to tak w sumie nie wyjdzie drożej. Jak już rozmawiamy tylko o pieniądzach i przekładamy wszystko na finanse. Dokładnie, bo to jest takie fałszywe myślenie, bo tu zaoszczędzimy. Tak. Rehabilitacja covidowa jest kilkadziesiąt złotych droższa od tej zwykłej. Tak, więc to zaoszczędzimy tu pieniądze, ale to, co mówi pani redaktor, tak, oni wrócą, bo jeżeli się nie zrehabilitują, no to nie mamy tej prewencji rentowej dla tych, którzy jeszcze pracują i mogliby wrócić do pracy szybciej, to oni, państwo nie ma z nich tej korzyści, że oni są w pracy, a są bardziej narażeni na powikłania, na zaostrzenia swojej choroby, na powrót do szpitala zwyczajnie. Więc ostatecznie my do tego dołożymy. Jest takie powiedzenie, jesteśmy zbyt biedni, by kupować tanie rzeczy. To bardzo pasuje w sumie do tego. Słynne powiedzenie. Więc brakuje mi w tym wszystkim po prostu konsultacji, żeby... Bo nawet jeżeli płacimy więcej pieniędzy i wiemy, że pacjentów z COVID-19 obserwuje się coraz mniej, z uwagi na to, że ta fala jest trochę lżejsza, te statystyki... Nawet do zakażeń bym się nie przywiązywał, bo wiadomo, bo że... się nie testuje. Bo się nie testuje. Ale liczby osób odchodzących jest znacznie mniejsza, więc jest czymś naturalnym, że ci pacjenci, korzystający z tej rehabilitacji, będą tych pieniędzy coraz mniej ściągali, bo będzie ich po prostu mniej. Więc poczekajmy, żeby ten program naturalnie wygasł, a nie odbierajmy z dnia na dzień ludziom możliwość rehabilitacji. Wracając jeszcze do zachorowań, bo tak jak pan powiedział, te dane są ciężkie do zweryfikowania, bo w tej chwili nie obowiązuje żadne testowanie. To znaczy obowiązuje, jeżeli źle się czujemy rzeczywiście, idziemy do lekarza pierwszego kontaktu, to on może nas skierować na test, tak? Może, ale już powoli wchodzą przepisy ograniczające finansowanie tego. Aha. Że powoli jest istnieje zagrożenie. Czyli jeżeli ja dzisiaj się źle czuję i czuję, że to może być COVID, gdyż już go przeszłam, więc wiem, jak smakuje, to co? Wciąż jest możliwość kierowania na testy, ale istnieje obawa, którą zgłaszamy, bo pojawiają się w przestrzeni takie przepisy czy rozporządzenia, projekty tych rozporządzeń, które nie są dość jasne i wydaje się, że interpretacja ich pozwala na to, żeby powiedzieć, że jednostki, że ten podmiot będzie musiał zapłacić za test, a nie, że państwo będzie to finansowało. Czyli ja będę musiał zapłacić? Niekoniecznie, tylko dany podmiot leczniczy, a nie będzie miał, gwarancji, że to będzie refundowane. O to chodzi. Wtedy szpital mówi sobie, to ja biorę na siebie, bo jestem odpowiedzialny za pacjentów, których przyjmuję, to wtedy będę finansował. I potrzebujemy jasnej deklaracji, że to finansowanie się nie skończy. Bo jesteśmy w momencie, w którym odwołaliśmy pandemię. Tak. I tak jak doktor Chudzik słusznie zauważył, że jesteśmy już też na etapie, w którym odwołujemy powikłania po COVID-19. Dobrze, a co ze szczepieniami? Czy jeszcze też odwołujemy, czy... No właśnie. Bo jak już odwołać, to wszystko możemy. To już wszystko. To znaczy ja wolałbym, część ludzi mi nigdy nie uwierzy, ale wolałbym nawet nigdy się tu nie spotkać albo przy okazji innego tematu, ale żeby pandemia nigdy nie nastąpiła i żeby, bo gdzieś tam pojawiają się zarzuty, że my zarabiamy na szczepieniach, ale nigdy czegoś takiego się, nic się takiego nie wydarzyło. Żadna propozycja nie padła, nikt nigdy nie zapłacił ani za to, że tu rozmawiamy, ani... I ja też nie jestem za tym, żeby wszystkich szczepić jak najczęściej, jak najszybciej, więc opieramy się zawsze na tym, co jest nazwane evidence-based medicine, czyli oparta na faktach medycyna. I jeżeli Europejska Agencja Leków, to jest instytucja, do której mamy zaufanie, tam znakomici naukowcy zasiadają i zresztą oni opierają swoje rekomendacje na dostępie do... to są dostępne do tych badań, ma każdy może je przejrzeć, ale oni stanowią pieczę i wprowadzają rekomendacje, czy należy się szczepić, czy nie. I teraz EMA, Europejska Agencja Leków, mówi rzecz taką rozsądną, ludzką i mówi, na podstawie wykonanych badań nie rekomendujemy podania czwartej szczepionki na ten moment, poza osobami oczywiście z obniżoną odpornością, bądź teraz te osoby powyżej 80 roku życia w górę. To też naturalnie są osoby z chorobami współistniejącymi, które ewentualnie infekcje przejdą dużo gorzej. I ktoś z antyszczepionkowców czy sceptyków ten argument, który wracał, tak, szczepcie się jak najwięcej, nie, Europejska
Europejska Agencja Leków mówi nie jak najwięcej, tylko w oparciu na o obecne badania mówimy należy się wstrzymać jeszcze. Zobaczymy, co będzie jesienią. I to jest takie ludzkie, naturalne. Notabene, nie wiem, czy pani redaktor czytała, był taki wspomniany o człowieku, który przyjął, nie wiem, czy to jest fake, czy nie, ale gdzieś w paru źródłach to czytałem, o 90 ponad dawkach szczepionek, jakiś Niemiec. Tak, widziałam też ale zignorowałam to, uznam to za fake newsa, no że to są jakieś bzdury. Pokazywali to jako dowód tego, że szczepienia na pewno nie szkodzą, bo już tyle dawek ktoś przyjął, tak, że... oczywiście. Nie, to jakaś bzdura. A proszę powiedzieć, bo przyjechało do nas 2,5 miliona osób ze wschodu. Wszyscy wiemy, jak matematycznie to wyglądało, bo Ukraina mówiła, że są zaszczepieni w 34 czy 35%, tak. Mówię o COVID-zie, ale Ukraińcy też, oni się nie szczepili na inne choroby, które u nas są na porządku dziennym. Jak pan to widzi? Co tu powinno się wydarzyć? Czy jest jakieś chociaż mikroniebezpieczeństwo, które nam grozi? Czy tutaj powinna być specjalna kampania do osób, które czasami nie są biegłe w języku polskim? Nie ma wątpliwości. To jeszcze w ich języku to powinna być kampania. Powinny być materiały w gabinetach lekarzy rodzinnych, bo tam najszybciej zgłosi się taka osoba z Ukrainy do pierwszego kontaktu lekarza. W ich języku taki informator, który zachęca ich do tego, że należy się szczepić. Zresztą po tej upływie karencji kilku miesięcy oni mają obowiązek przystąpić też do szczepień tych obowiązkowych w Polsce. Tylko trzeba to wytłumaczyć, mówić ich językiem w sposób zrozumiały. Myśmy to przeżyli na własnym przykładzie, bo do Kościoła Adwentystów, którego jestem członkiem od urodzenia w Łodzi, przyjęliśmy w sumie ponad 30 osób z Ukrainy. I tam wybuchło ognisko COVID-19. Tak. W pewnym momencie połowa tych ludzi zachorowała objawowo. Tak. I wiedzieliśmy jak na talerzu, jak na dłoni, jak to się rozwija. Jak to się rozwija i że to jest grupa słabo zaszczepiona, bądź wcale. Natomiast co jest symptomatyczne dla tego wariantu, wszyscy podnoszą ręce antyszczepionkowcy, ale ja się cieszę, że ten wariant nie przyniósł tak wiele śmierci. I myśmy w tym, tak jak na talerzu obserwowaliśmy u naszych przyjaciół z Ukrainy, że i u nich przeszło to skąpo objawowo. Dzięki Bogu, bo gdyby sytuacja była inna i przyjęlibyśmy z otwartym sercem bardzo dobrze tylu ludzi, ale przeradzałoby się to w to, że mnóstwo z nich ląduje w szpitalu, bo przecież oni są w ciasnych pomieszczeniach, często masowo, w grupach. Więc na szczęście, patrząc z lotu ptaka, ministerstwo, jeżeli wierzyć ich danym, ale też i doniesienia ze szpitali w tamtym regionie nie są tragiczne, mówi, że nie przekształciło się to zjawisko ucieczki ludzi za wschodniej granicy w dużo większą liczbę ludzi walczących o życie. Mówi się o tym, że ponad 90% społeczeństwa jednak ma komórki odpornościowe czy przeciwciała przeciw COVID-19, więc wszyscy trzymamy się tej nadziei, że gdy nadejdzie jesień, nie spotkamy się z gorszym wariantem i nie zaczniemy kontaktować ucieczki. Jesień znowu będzie takim momentem, w którym zaczniemy się pewnie zastanawiać, albo znowu będziemy zaskoczeni, bo powiem szczerze, ja ostatnio jak zdjęto te obostrzenia dotyczące maseczek, jak weszłam do jakiegoś centrum handlowego bez maseczki, to się czułam, jakbym przypadkiem, za przeproszeniem, wyszła bez bielizny. Bo dwa lata chodzenie w tym... naprawdę, myśmy się bardzo do tego przyzwyczaili. Dla mnie to jest jeszcze cały czas dziwne. Tak, jak się wchodzi, bo jest to ostrzeżenie, że powinienem mieć maskę i założyć. Wchodzę do sklepu, do warzywniaka i czuję się dziwnie. Czy my dalej powinniśmy jednak, jeżeli gdzieś tam mamy w sobie trochę rozsądku, może przyjąć te zasady za... Bo obostrzenia i zdjęcie obostrzeń to jest jedna rzecz, a rozsądek... To wciąż nam przypominało, że pandemii nie jest koniec. Czy to jest tak duży problem, żeby mieć kawałek materiału na twarzy, który jednak w znacznym stopniu, ktoś powie, ale nie chroni. Pewnie, że nie chroni. On tylko ogranicza możliwość zakażenia, więc o kilkadziesiąt procent pozwala jednak zmniejszyć ryzyko zakażenia. Więc to nie było aż ani wydatkiem dużym, ani takim dyskomfortem, żeby odłożyć te maski. A z drugiej strony przypominało nam o tym, że pandemia wciąż trwa.
Jest jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna w tym kontekście, że myśmy jako kraj stracili bardzo dużo ludzi, więc powinniśmy być niezwykle mądrzy i ostrożni w podejmowaniu decyzji radykalnych i ryzykownych. A my mamy taką tendencję, już odwołujemy pandemię, już odwołujemy leczenie. To skoro straciliśmy tak wiele ludzi, to nawet w kontekście rehabilitacji, zróbmy to mądrze, bez pośpiechu. Przecież zapytano Polaków nie tak dawno, co jest dla was najważniejsze, co w życiu publicznym powinno się zmienić. I co powiedzieli Polacy? I na pierwszym miejscu podejście do systemu ochrony zdrowia. No wiem. I ludzie to czują. I nawet w kontekście zbliżających się wyborów można zyskać realne punkty polityczne przez to, że się potraktuje zdrowie poważnie. Oczywiście obietnic pewnie będzie dużo, ale my widzimy, że wielkim problemem jest brak komunikacji. Ja też jestem częścią samorządu lekarskiego, członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi i widzę, że ten dialog nie jest prowadzony. Ja rozumiem, że politycy mają mandat do prowadzenia swojej działalności przez to, że zaufali im ludzie. I przez to rozumiem służbę wszystkich polityków jako służbę ludziom w komunikacji z nimi. I teraz samorząd lekarski najlepiej wie, jakie są zapotrzebowania. Jesteśmy w tym środowisku. Dlaczego z nami nie można rozmawiać, nie rozmawia się partnersko? Przecież można tak samo usiąść i powiedzieć, tak jak minister powie, no słuchajcie, to jest politycznie niebezpieczne, pomóżcie mi, bo tu nie możemy, na to się premier nie zgadza. Co to, powiem tak, zrobić? Wy w służbie zdrowia to przynajmniej macie ministra, ci w finansach nie mają. Więc ja nie wiem, gdzie jest lepiej, a gdzie jest gorzej. To trzeba gratulować odwagi komuś, kto się w ogóle podejmie tego stołka. A jeszcze muszę zapytać o groźby, które do pana kierowano. Proszę powiedzieć, na jakim etapie jest ta sprawa, bo wiem, że tutaj... Nie wiem. To znaczy jest tak, że prokuratura wysyła do mnie co jakiś czas informacje o tym, że na jakim etapie jest śledztwo. Materiał jest zgromadzony, tylko na etapie identyfikowania ludzi, którzy stoją za tymi komentarzami. Tylko nie wiem, bo ja też na prawie się nie znam, może tak wszędzie to wygląda, że w momencie, gdy składa się zawiadomienie o groźbach karalnych i to zostało złożone w czerwcu, w sierpniu byłem przesłuchany, prokuratura przyjrzała materiał dowodowy i to na ich wniosek zostałem objęty ochroną, więc to nie było... Znaczy formalnie ja musiałem złożyć, ale to oni do mnie zadzwonili, powiedzieli, no musimy ochronę policji przyznać, tylko no... Mamy już kwiecień, więc powoli dobijamy do roku od momentu, gdy złożyliśmy zawiadomienie i póki co nie ma żadnych informacji o tym, że chciałbym, dlatego że to będzie przykład dla wielu ludzi w Polsce, że nie można komuś zapowiadać śmierci jego rodzinie pójść bez kary. To powinien być po prostu przykład, że no może trwa to długo, ale znajdziemy was i czy to będzie dotyczyło zdrowia, czy polityków, że nie wolno pewnych granic przekraczać. Notabene warto zwrócić uwagę, ci wszyscy, którzy byli przeciwko szczepieniom, przeciwko nauce, że wiele z tych forów, które były poświęcone walce z COVID-19 ze szczepieniami, automatycznie przekształciło się w fora popierające wojnę w Ukrainie i interwencję Rosji. My nie zdajemy sobie sprawy, że odbiegając od medycyny, od badań rzetelnych, wpadamy w niebezpieczeństwo. Rozmawiałam o tym z ekspertką, która zna się na cyberprzestrzeni i powiedzmy zupełnie inaczej rozumie cyberwojnę i niestety takie są fakty, że to przykre. Powiem szczerze, patrząc na zewnątrz, nie wiem jak mam pana wysadzić tutaj, bo powinnam powiedzieć, że bez szalika, bez czapki będzie pan chory. Ale tam ktoś z kurtką czeka na mnie, więc nie będziemy czekać, aż spadnie, rozumiem, program się rządzi swoimi prawami. Jestem mężczyzną, dam sobie radę. Nie ma ładnej pogody, niestety. Nie, przemiło było poznać. Dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam tutaj jak najczęściej w tematach zdrowotnych, covidowych. Ja przypuszczam, że jesień może być ciekawa pod tym względem, bo na pewno to wszystko się tak stryknięciem palca nie skończyło. Dziękuję. Dużo zdrowia dla pani, dla państwa, dla całej redakcji. Dziękuję bardzo serdecznie.